chcemy pokazać wszystkim, że ferie w gminie Będzinka już naprawdę się rozpoczęły. Jest poniedziałek, 13 lutego, pierwszy dzień zajęć dla dzieci z naszej gminy. Jesteśmy akurat na świetlicy w Sichowie. Tutaj wszystkie dzieciaki z Sichowa i te, które też, jak się okazuje, przyjechały na ferie do swoich dziadków, mogą się spotkać i pod okiem naszych miejscowych artystów, państwa rygasów, możemy się, bo ja też tutaj jestem wdrożony w te działania, możemy się nauczyć z kawałków drewna robić piękne rzeczy. Wiedzieliśmy o tym, że tylko nieliczne dzieciaki z naszej gminy wyjadą na ferie ze swoimi rodzicami, czy w jakieś zorganizowane wyjazdy feryjne. Natomiast zdecydowana większość dzieciaków została w domu, dlatego też pomyśleliśmy i chcieliśmy zaproponować i proponujemy de facto naszym dzieciom na wszystkich świetlicach, które są na terenie naszej gminy, różnorakie, ale myślę, że bardzo ciekawe zajęcia. Oferujemy wspaniałą zabawę w drewnie, gdzie na początku odbędzie się krótka pogawędka o rodzajach i metody obróbki drewna. Później po krótkiej wstępie przejdziemy do części artystycznej, gdzie dzieci przystąpią do dzieł wykonania drewnianych kamieniczek i myślę, że każdy uczestnik, każde dziecko wyjdzie z uśmiechem na twarzy i będzie zadowolone. Drzwi do zagroty Zwierzęcy Świat zawsze są otwarte. Już się nie możemy doczekać, kiedy dzieciaczki do nas przyjadą. Zapraszamy. W programie przygotowaliśmy dla dzieciaczków zajęcia z różnymi zwierzakami, takimi jak alpaki, jak kucyki, jak konik duży. Mamy też świnkę, pieski, kotka, króliczki, świnki morskie, patyczaki, ślimaki. No jest bardzo dużo tych zwierzaczków. Do dyspozycji mamy dwa domki warsztatowe, w których będziemy organizować zajęcia w razie niepogody, ale myślę, że jednak będzie słoneczko i więcej zrobimy na dworze, bo jednak więcej zwierzaków będzie na dworze. Pokażemy też, jak siodłać konika. Myślę, że też możemy się przejechać na koniku. Zobaczymy, jak nam czas pozwoli, ale myślę, że dużo, dużo zrobimy ze zwierzakami i na pewno będzie to bardzo owocny czas. Dzieciaczki, nie siedźcie w domach, przychodźcie na nasze świetlice. Zawsze znajdziecie coś ciekawego dla siebie. I tak będzie wyglądał cały ten tydzień. Od dzisiaj poczynając, aż do piątku, codziennie na naszych świetlicach będą organizowane różnorakie zajęcia. A drugi tydzień ferii to wielkie i ciekawe seanse filmowe, które będą się odbywały w Męcińce na sali GOKU, ale również i w Piotrowicach. Na te seanse również Was bardzo serdecznie zapraszam. Dla wszystkich są przygotowane miejsca, dla wszystkich jest przygotowany poczęstunek w ramach naszych zajęć. Wszystkie dzieci, które chcą brać udział w tych seansach filmowych chociażby, będą dowiezione i odwiezione przez naszą komunikację gminną. Także naprawdę grzechem byłoby z tego wszystkiego nie skorzystać. Dzisiaj pozdrawiamy Was z Sichowa. Chcemy być w telewizji, więc pokażcie się dziewczyny i pomachajcie wszystkim ładnie. Można ciekawie spędzić tutaj czas. Do 13. I to aż do 13. No popatrzcie, jak super. 4 godziny fajnych, ciekawych zajęć, prawda? Zapraszamy, wszystkiego dobrego. Mirek Brzozowski, wójt gminy Męcinka. Najmłodsi dzieciaczki przyszli i starszych też parę przyszło. Także że jest bardzo dobrze. Są zdolni, bardzo ładnie te bransoletki im wychodzą. No i dziękujemy za to bardzo. Czekamy na kolejne oczywiście. Kto mył owoce? Nie. Kto kroił owoce? Nie. Kto wrzucał owoce? Nie. Super. Dzisiaj robimy soki, gofry i panie nam pomagają. Będziemy robić gofry i trzeba to zrobić w rękawiczkach. Ja lubię gofry z owocami. A wy przy...